Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku Spec Simulator X i to jest specjalny odcinek, zbagowany odcinek, ponieważ wielu z was pytało mnie, dlaczego i jak w ogóle ja tak wysoko skaczę na tej desce, więc zaprosiłem Pajtero, żeby to wytłumaczył, siemano. Dzień dobry. Ogólnie to tak, to działa w ten sposób, że... No i świetnie, dostaję od razu trady. Jeszcze dopowiem, bo generalnie jakby ja sam tego nawet nie zauważyłem, bo tak to na niej można sobie wyżej wyskoczyć, nie? Ale to by im chodziło chyba właśnie o taki ten gigaskok, nie? Co poza mapę nawet lecę. O, coś takiego, chcę pokazać po prostu. Dobra, o, no coś w tym stylu. Więc opowiedz teraz, o co chodzi. Pajtero to rozgryzł chyba, wiecie? Ogólnie to działa w ten sposób, że... Każdy hoverboard ma swój multiplayer do skoku i do szybkości poruszania się. Ogólnie on wam sprawia, że grawitacja jest mniejsza i skaczecie wyżej. Przez to, że macie high tech of hoverboarda lub jakiegokolwiek innego lepszego, skaczecie jeszcze wyżej, a przez kombinację Q plus spacja, czyli kliknięcie hoverboarda i kliknięcie spacji jednocześnie, skaczecie jeszcze wyżej, a Merezowi się zbugował w ten sposób, że on ogólnie ma tak jakby tą kombinację ciągle i jak zrobi jeszcze raz tą kombinację, skacze tak wysoko, że go nie widać po prostu. O! Dosłownie, no, jak się uda tak idealnie, to wtedy normalnie mogę wylecieć poza tą mapę. Czekaj, spróbuję w ogóle tam się wdrapać, bo to jest chore, nie? Za pierwszym się. Ej, dobra! Ej, w ogóle tak mnie wybiło, że ja bym jeszcze wyżej poleciał, niż jest ta mapa zrobiona, nie? Ja mogę to zrobić ledwo tą kombinacją, a ty to możesz po prostu bez tej kombinacji. No ja na luziku, no. Ej, czyli... Po prostu te deski są jakieś chyba zbugowane, nie wiem jak to podsumować. No, ogólnie no są, no bo ogólnie chodzi o to, że jeszcze, że skok po prostu zwykły próbuje ci tak, no po prostu próbujesz podskoczyć i tyle. A jako, że deska próbuje ci dać multiplayer, co nie, do skoku i zmniejszonej grawitacji, to za pomocą tego skaczesz po prostu jeszcze wyżej, bo twoja zwykła postać próbuje multiplayer do skoku, co nie? Deska jakby wchodzi tam. I jeszcze ta deska próbuje ci zboostować ten skok, dodatkowo i grawitację, przez to skaczesz jeszcze wyżej. Nie no, to jest chore, to po prostu grawitacyjny BRS, ja się bawię w Sigma z Overwatch. Nie no, to jest chore. Także widzowie, ja nie wiem jak mam wam powiedzieć, w sensie nie wiem jak macie to zrobić, żeby wam się udało aż tak skoczycie. Raczej wam się nie uda, bo ja się chyba po prostu zbugowałem aż na taką wysokość. W sensie, w tą jesteście w stanie osiągnąć, no bo Pajtero też to ma, nie? W tej desce, jak macie tą deskę. Ale ja mogę czasami wylecieć tak, że to jest chore, nie? Ej, no ja sobie tu na budynki wbiję. No mi się wydaje, że to jest zrobione przez hardcore, że zbugowałeś się między serwerami i po prostu serwery postanowiły ci zatrzymać ten multiplayer skoku na inny serwer. No bo właśnie jak zdobyłem... Go ciągle. Jak zdobyłem tego Huge Mibo, no to byłem na tym hardcore, to właśnie na hardcore zdobyłem, nie? I to by miało sens, tym bardziej, że później no jak nagrywałem, nawet jak rano już wbiłem, i odebrałem go, to wtedy zacząłem tak właśnie skakać i sam się trochę zdziwiłem, ale później widzowie zaczęli pisać, że ja tak wysoko skaczę, no to mówię, halo, muszę to sprawdzić, nie? No. I rzeczywiście coś się tutaj zbugowało, także widzowie, no, co możemy powiedzieć, zbugowałem się, da się to zrobić, ale nie wiemy jak. No bo, naprawdę. Cosmic Update. Zbugowałem. I tak, czekamy na update'ik, oczywiście będą odcinki, więc zapraszamy, zostawcie nam łapę w górę, no i my ciśniemy tutaj. Widzieliśmy zapowiedź w ogóle, trailer i będzie łupanie w meteor razem, także to będzie naprawdę grube. Więc wyczekujcie filmów, no i co, no i siemano, no i tyle o tej desce. No ja naprawdę poradnika do tego nie zrobię, bo nie wiem jak to się stało, nie? Także wytłumaczyliśmy o co chodzi, ale nie wiem jak to mi się stało, że aż tak lecę, że naprawdę ja potrafię czasami tutaj do nie... I co, no i w sumie siema. Darka.